biskupie, Wasza Ekscelencjo. Serdecznie witamy w gościnnym, słonecznym Chmielnie. Chcemy serdecznie prosić Waszą Ekscelencję o odprawienie mszy świętej w intencji naszej gminy. Chcemy prosić o odprawienie mszy świętej za pomyślność jej mieszkańców. Za to, żeby klęski żywiołowe, tragedie, wszystko co złe pomijało naszą gminę, ale także prosimy o odprawienie mszy w intencji zmarłych. Wszystkich tych, którzy tą gminę budowali, którzy w niej żyli, którzy oddali za nią życie, aby rozwijała się jak najdłużej ku chwale Pana. Thank you.
Ekscelencjo, panie. Ale będzie jeszcze. Będzie jeszcze jeden eksponat do skrzyni. No. Brawo. Jeden, 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 o, dwa, trzy, o, trzy, dwa, jeden. Ktoś to naprawił. Dzięki, jednak są mechanicy. Także. Ekscelencjo. Proszę nie ruszać. Raz, 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 raz. Raz. No to. Nie, bo ja. Dobra, ja to. Bóg wytrzymały. Ekscelencjo, panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni goście, mieszkańcy, goście, którzy przyjechali do Chmielna wypoczywać. Obchodzimy 800-lecie istnienia miejscowości naszej Chmielna. Założycielką Chmielna, fundatorką naszego kościoła była księżniczka Damroka, która miała swój gród między przesmykami, między dwoma jeziorami, między Białym a Kłodnem. I dzisiaj na pamiątkę tego wydarzenia będzie schowana. Będzie schowana tutaj specjalnie wymurowanej krypcie skrzynia właśnie Damroki. W środku są pamiątki, które mieszkańcy przynieśli dla potomnych. Nie są to stare, lecz są to aktualne, żeby za 200 lat, bo taki jest zamiar tej skrzyni, dopiero będzie wydobyta. Chodzi o to, żeby wiedzieli, jak my w teraźniejszości tutaj mieszkaliśmy i żeśmy tu bytowali. Dlatego, żeby nie przedłużać, to poproszę może o zabranie głosu pana wójta. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Witam przedstawicieli Senatu Starostwa Powiatowego, Zarządu Powiatu Kartuskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz ekscelencję księdza biskupa, wszystkich zebranych gości, radnych gminnych, dyrektorów placówek gminnych. Pozwolicie państwo, że podzielę się na początek anegdotą, którą opowiedział dzisiaj ksiądz biskup sufragan Arkadiusz Okroj. Góry, wycieczka turystów w górach, pyta się przewodnika, jak stare są te góry. Przewodnik mówi, że te góry mają 3 miliony lat, 3 tygodnie i 2 dni. A czemu tyle? No bo był tutaj 3 tygodnie temu i 2 dni temu był pan geolog, który powiedział, że one mają 3 miliony lat. Więc na kanwie tego dowcipu możemy powiedzieć, że gmina Chmielno liczy sobie dzisiaj 801 lat i tydzień. Ponieważ wszelkie okoliczności sprawiały, że powinniśmy się spotkać tutaj rok temu. Nie udało się, pandemia storpedowała nasze plany, zamierzenia ubiegłoroczne. Uroczystości odbyły się można powiedzieć, szczątkowej części. Ale niezmiernie się cieszę, że jest nam dane dzisiaj tutaj po roku czasu te uroczystości dokończyć. Za chwilę wmurujemy symboliczną kapsułę czasu, którą będzie można otworzyć za 200 lat. Przyznam państwu, że jak zajrzałem do tej kapsuły, no to jest ona całkiem obficie wyposażona. Jak w internecie gdzieś przeczytamy, że do kapsuły ktoś włożył gazetę, zdjęcie, kilka monet, no to nasza kapsuła zawiera kilkadziesiąt przedmiotów i za 200 lat osoby, które tą kapsułę otworzą, będą miały co robić. Ale myślę, że to bardzo dobrze, ponieważ 200 lat, czy to jest długi okres czasu? Cofnijmy się 200 lat wstecz. Gdyby ktoś wmurował tutaj kapsułę czasu w roku 1821, co wówczas się działo? No byliśmy, nie mieliśmy państwowości, byliśmy w połowie drogi między upadkiem
kampanii napoleońskiej i słynnym odwrotem spod Moskwy byliśmy w połowie drogi między powstaniem listopadowym. Ludzkość poczyniła w tym czasie przez te 200 lat niesamowity postęp, a jestem przekonany, że... Była jedna ważna wiadomość 200 lat temu. Przeniesiono stolicę biskupią z Chełmna do Pelplina. Bardzo dziękuję Waszej Ekscelencji za podpowiedź. Jestem przekonany, że za 200 lat uczynimy dużo większy postęp, jaki się dokonał do dnia dzisiejszego, ponieważ cywilizacja przyspieszyła w niesamowitym tempie i trudno nam sobie wyobrazić, co będzie za 200 lat, więc tym bardziej te eksponaty, które chcemy zdeponować, są, myślę, cenne i będą niosły ważne przesłanie. Ja również dołożyłem się do tej kapsuły, dołożyło się szereg osób. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i proszę o kontynuację ceremonii. Przyszłych pokoleń. Wszystko, co dzieje się w czasie, z czasem przemija, o ile nie zostanie uwiecznione świadectwem na piśmie. Dokument ten został spisany 25 lipca roku pańskiego 2021, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Andrzej Duda, starostą kartuskim Bogdan Łapa, wójtem gminy Chmielno Michał Melibruda, przewodniczącym Rady Gminy Stanisław Klimowicz, proboszczem parafii ksiądz dr Tomasz Rakowski, zaś ordynariuszem diecezji pelplińskiej jego ekscelencja ksiądz biskup dr Ryszard Kasyna. Dla uczczenia 800-lecia Chmielna i 100-lecia powrotu Pomorza i Kaszub w granice Rzeczypospolitej w miejscu zwanym Kamiennym Parkiem umieszczamy dzisiaj skrzynię damroki, w której znajdują się przedmioty upodzające życie mieszkańców Chmielna. Może ona zostać otwarta dopiero w 2020 roku. Ku chwale Bożej i pożytkowi ludzkiemu dokument ten w obecności mieszkańców Chmielna podpisali ordynariusz diecezji pelplińskiej, jego ekscelencja ksiądz biskup dr Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Klimowicz, wójt gminy Chmielno Michał Melibruda. I ekscelencjo wójcie i przewodniczący, proszę o podpisanie tego dokumentu. Patrzcie tutaj, widać też to. Zapięć trzeba szczerze, żeby tam się woda nie została. Powietrze, taki sarkofag jest, że chyba się nie dostaje. Dobra, dobra, i teraz widzę. Jeszcze jest trochę miejsca, może ktoś chciałby skorzystać. Ja proszę. Ja chciałem.